Józef Grzecznarowski, były prezydent Radomia, otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Radomia. Wojciech Skurkiewicz, kandydat PiS na prezydenta Radomia, przedstawił 5 punktów swojego programu dotyczącego radomskiej służby zdrowia. W Radomiu już po raz 11 rozpoczęło się kameralne lato. Poniedziałek, 2 lipca, Dariusz Osiej, witam Państwa. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Józef Grzecznarowski, były prezydent Radomia i były prezes Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, został pośmiertnie uhonorowany tytułem honorowy obywatel miasta Radomia. Tytuł Józefowi Grzecznarowskiemu został przyznany podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, podczas której w tej kwestii jednomyślności nie było. Sprawa przyznania tytułu honorowego obywatela miasta Radomia Józefowi Grzecznarowskiemu ciągnęła się od 2012 roku. To wtedy po raz pierwszy Rada Miejska odrzuciła wniosek o uhonorowanie byłego prezydenta Radomia. Kolejna próba w 2013 roku także się nie powiodła. Dopiero w 2018 roku radni zgodzili się przyznać Józefowi Grzecznarowskiemu tytuł honorowego obywatela miasta Radomia. Choć jednomyślności podczas głosowania nie było. Przeciwko głosował m.in. Marek Szary, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na sesji wyjaśniłem, że po pierwsze to jest osoba zmarła i to bardzo dawno zmarła. W związku z tym nasz regulamin praktycznie nie przewiduje udzielania honorowego obywatelstwa osobom zmarłym. No, muszą być jakieś wyjątkowe przypadki, ten akurat przypadek nie jest wyjątkowy. A po drugie, to uważam, że prezydentowi nie należy dawać, bo za to, że prezydent robi coś dobrego dla Radomia, że się stara, że dużo rzeczy robi, to za to otrzymuje pieniądze. Przeciwko przyznaniu tytułu honorowego obywatela Józefowi Grzecznarowskiemu głosowali także Andrzej Sobieraj, radny bezpartyjny, oraz Jerzy Pacholec i Mirosław Rejczak, radni PiS. Natomiast za przyznaniem tytułu głosowało 15 radnych, w tym Kazimierz Woźniak z Radomian Razem. Jest to osoba, która zostawiła trwały ślad w historii miasta Radomia. Jego działalność przedwojenna dwukrotnie jako prezydenta miasta Radomia, ławnika magistratu, czyli inaczej członka zarządu miasta Radomia w tym okresie, a następnie jako działacza gospodarczego w okresie powojennym, przyczyniła się do rozwoju miasta Radomia. Udział w głosowaniu nie wzięło z obecnych na sali 8 radnych, wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości. Józef Grzecznarowski jest 21 osobą, której przyznano tytuł honorowego obywatela miasta Radomia. Uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której córki Józefa Grzecznarowskiego odbiorą przyznany tytuł, odbędzie się po wakacjach. Krzysztof Z., prezes spółki Radpec w Radomiu, który został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z jego pracą w zarządzie spółki Enea S.A. w 2011 roku, nie spędzi 3 najbliższych miesięcy w areszcie. Poznański sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury i zastosował wobec Krzysztofa Z. poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju. Większe nakłady finansowe na inwestycje w radomskiej służbie zdrowia, budowa mieszkań dla pracowników szpitali. To m.in. pomysły Wojciecha Skurkiewicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia, na poprawę sytuacji w służbie zdrowia w naszym mieście. Tymczasem Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia, komentując obietnicę Wojciecha Skurkiewicza, mówi: po co głosować na kogoś, kto obiecuje mniej niż robi obecny prezydent? Zwiększenie nakładów na inwestycje w miejskim szpitalu przy ulicy Tochtermana, budowa mieszkań dla personelu, zapowiadana od dawna przez PiS budowa oddziału rehabilitacyjnego, utworzenie oddziału hospicyjnego przy radomskiej lecznicy, a także lepsza współpraca z Uniwersytetem Technologicznym w kontekście utworzonego w październiku 2017 roku kierunku medycznego. To pierwsze założenia programowe Wojciecha Skurkiewicza, kandydata PiS w walce o fotel prezydenta Radomia. 5 głównych punktów, które jako prezydent Radomia podejmuję się realizować i które będę realizował dla dobra mieszkańców naszego miasta. To jest początek. A obietnice są duże. To na przykład zapowiedź przynajmniej 10 milionów rocznie na inwestycje w miejskim szpitalu, bo jak twierdzi Wojciech Skurkiewicz, te, które są obecnie, są za małe.
Jego zdaniem przełomowy i stanowiący wzór dla innych samorządów w Polsce ma być program budowy mieszkań dla personelu medycznego. Przy współpracy ze spółką Administrator, nasz miejski szpital oraz przyszły prezydent Radomia wypracują mechanizmy współpracy tak, aby budować mieszkania dla personelu medycznego. Mieszkania, za które osoby zatrudnione w szpitalu będą płacić w formie najmu. Wojciech Skurkiewicz podkreśla także potrzebę zbudowania oddziału rehabilitacyjnego przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Ten oddział, który dziś jest na ulicy Giserskiej, on praktycznie, mamy tego pełną świadomość, nie powinien funkcjonować w takiej formie, tak jak dziś to się dzieje. Zintensyfikowanie działań, zintensyfikowanie prac, aby ten oddział rehabilitacyjny jak najszybciej został oddany do użytku. Zdaniem kandydata PiS zapowiadany oddział hospicyjny jest potrzebny szczególnie pacjentom terminalnie chorym na nowotwory, bo jak podkreśla, ważne jest nie tylko godne życie, ale też godne umieranie. Jerzy Zawodnik, natomiast wiceprezydent Radomia odpowiedzialny w mieście m.in. za służbę zdrowia, wyjaśnia, że pieniędzy na inwestycje w radomską służbę zdrowia jest znacznie więcej niż mówi kandydat PiS. Zastanawiam się, po co głosować na kogoś, skoro obecny prezydent robi dużo więcej niż kandydat obiecuje, że zrobi. W tym budżecie miasta jest na inwestycje w szpitalu zarezerwowane 14 milionów złotych, z tego 1 600 000 na zakup karetek. W wieloletniej prognozie finansowej już na dzień dzisiejszy jest wpisane 13 milionów na realizację inwestycji w szpitalu, a w roku 2020 bodajże 26,5 miliona złotych. Niezależnie od tego, w który program wyborczy zajrzymy, widać, że obietnice związane z miejską służbą zdrowia są zawsze tym punktem, który niezwykle interesuje mieszkańców. A co za tym idzie, składane obietnice mogą stać się kartą przetargową w walce o fotel prezydenta. Przejazd zabytkowych pojazdów zainaugurował 11. edycję ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato. Radomskie klasyki przejechały głównymi ulicami miasta na plac Skoraciego, gdzie przed Urzędem Miejskim odbyła się oficjalna część otwarcia festiwalu. Już po raz szósty otwarciu ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato towarzyszyła parada zabytkowych aut. Radomskie klasyki wyruszyły z parkingu obok Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy 11 listopada głównymi ulicami Radomia. Metą był plac Skoraciego. Wraz z rozpoczęciem naszej działalności radomskich klasyków, czyli w roku 2013 po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tej imprezie w Kameralnym Lecie, w paradzie otwierającej Kameralne Lato. Także jest to dla nas zaszczyt, jest to fajna sprawa, że dziś właśnie możemy taką fajną imprezę kulturalną w Radomiu rozpocząć. Obok klasyków swoje stoiska prezentowali partnerzy Kameralnego Lata. W tym roku w programie imprezy znalazła się ciekawa rekonstrukcja, oparta na wydarzeniach z okresu okupacji niemieckiej. Zaprezentujemy scenę napadu na Reichsbank w Radomiu. To są takie mało znane epizody z historii miasta. Myślę, że my odkrywamy w tej chwili historię konspiracji podziemia w Radomiu w czasach okupacji niemieckiej. Faktycznie w Radomiu miały miejsce takie akcje na bank. Rekonstrukcja napadu na bank w środę, w budynku po byłym sądzie rejonowym na Żeromskiego. Początek o 17. Wiadomo, że były to banki oczywiście pod władzą, zarządem okupanta, a pod ziemią pieniądze były bardzo potrzebne. I my tę akcję przeprowadzimy brawurowo, nie powiem czy się powiedzie, będą komplikacje. W roli konspiratorów m.in. Anna Mucha i Marek Braun. Tegoroczne Kameralne Lato potrwa do 7 lipca. Program 11 ogólnopolskich spotkań filmowych znajduje się na portalu cozadzień.pl oraz na stronie festiwalu kameralnelato.pl. Kameralne Lato to nie tylko pole do popisu dla przyszłych reżyserów, świetna zabawa dla całych rodzin, ale też programy edukacyjne dla młodzieży, konkursy filmowe, koncerty i wydarzenia towarzyszące. Kameralne Lato ma także walor edukacyjny i profilaktyczny. Kameralne Lato jest już stałym punktem w kalendarzu cyklicznych wydarzeń kulturalnych na mapie Radomia.
Festiwal, który odbywa się już 11 raz, w międzyczasie zyskał międzynarodowy charakter. To nie tylko szansa dla młodych twórców, warsztaty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, ale też nowoczesny kanał na dotarcie do młodego człowieka, by uświadomić mu, przed jakimi zagrożeniami stoi. Chcemy mocno wyeksponować kwestie zagrożeń związanych z alkoholem i to dedykujemy nie tylko do młodych, ale również do innych grup i wiekowych. Również Kameralne Lato ma ofertę dla dzieci, serdecznie zapraszam. Takim centrum będzie elektrownia. To właśnie młody twórcy podczas warsztatów stworzą filmy, w których bardzo ważny będzie kontekst społeczny. Mają to być historie opowiadające o otaczającym nas świecie, pokazane w różnych konwencjach gatunkowych. Ale wydaje mi się, że najważniejsza jest motywacja i chęci, bo to też oni są też w takim wieku, że no nie wymagałbym ani żadnych doświadczeń, ani żadnych konkretnych umiejętności, ale też wychodzę z założenia, że jeśli oni tu są, to znaczy, że chcą się czegoś nauczyć i chcą zrobić coś fajnego. Krótkie formy filmowe stworzone przez młodych ludzi mają uświadomić innym młodym ludziom zagrożenia płynące z choćby nadużywania alkoholu. Chodzi o to, by znaleźć ciekawą formę przekazu dopasowaną do obecnych realiów. To, co nas szczególnie, tak jak powiedziałem, będzie interesowało, to aby młodzi ludzie nie eksperymentowali. Aby młodzi ludzie nie sięgali po różnego rodzaju używki, środki odurzające i po alkohol, żeby również nie sięgali, bo to są te substancje, które tak naprawdę zniewalają człowieka. Kameralne Lato to nie tylko pole do popisu dla przyszłych reżyserów, świetna zabawa dla całych rodzin, ale też programy edukacyjne dla młodzieży, 3 konkursy filmowe, koncerty, liczni goście z zagranicy i wydarzenia towarzyszące, jak widowisko plenerowe. Przez tydzień Radom staje się mazowiecką stolicą filmu, a hasło bliżej, któremu przyświeca, ma pomóc w budowaniu relacji międzyludzkich. Przy okazji festiwalu promowane są także programy stypendialne, które dają możliwość nauki na zagranicznych kierunkach artystycznych. W Radomiu przy American Corner działa Biuro Education USA. To jest biuro doradcze, gdzie można zdobyć informacje na temat programów stypendialnych za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych. Także programów stypendialnych na uczelniach artystycznych. Na potrzeby ludzi, którzy do nas przychodzą, organizujemy także próbne egzaminy. Opowiadamy o całej dokumentacji, którą trzeba zebrać, bo nie ma co ukrywać. Możliwości są, natomiast ten proces zdobycia stypendiów jest bardzo drogi. Kameralne Lato to także promocja dla miasta. To jest kapitalny moment, żeby pokazać Radom jako takie bardzo dobre miasto na start. Młodzi ludzie z całej Polski i nie tylko z Polski przyjeżdżają, muszą się filmowego fachu pod okiem profesjonalistów. Pełny program festiwalu, który zakończy się 7 lipca, można sprawdzić na stronie www.kameralnelato.pl. 3 nowe korty powstaną w kompleksie tenisowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Borkach. Rozbudowa obiektu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Sympatycy tenisa mają na Borkach do dyspozycji korty ceglane. W przyszłości będzie tam można grać na nawierzchni syntetycznej. To będą 3 nowe korty. Zadaszone, mamy rozpisany przetarg, właściwie będziemy niedługo podpisywać umowę, więc wtedy ogłosimy dokładnie, kto wygrał, za jaką kwotę. Budowa obiektu rozpocznie się prawdopodobnie we wrześniu. Nowością będzie to, że korty znajdą się w specjalnych mini halach. Koszt inwestycji to około 2,5 miliona złotych. To będą 3 takie półokrągłe, takie tak zwane beczki, takie hale tenisowe, które będą miały, latem będziemy mogli rozsunąć, będzie dostęp do powietrza, a zimą będą ogrzewane gazowo. Kompleks Mosiru składa się z 8 kortów oraz budynku klubowego. Z obiektu korzystają kluby Akademia Denisowa Masters oraz Return. Na tych kortach niedawno odbył się finał ogólnopolskiej talentiady. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Zapraszam. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.